Na te inwestycje mieszkańcy Sząbruka w gminie Giedrzwałt czekali wiele lat. Już niedługo na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego powstanie nowoczesna sala sportowa. Nowy budynek będzie miał ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni. Uczniowie zagrają tu między innymi w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Zaplanowano też zaplecze, trybuny, szatnie, łazienki, pomieszczenia dla trenerów i magazyny. Jest to niezmierna radość i oczekiwanie społeczeństwa, bo w tej chwili nasze zajęcia są, dobrze, że mamy obieg Orlika i jednocześnie korzystamy z sali takiej w Domu Kultury. I tam się odbywają w atmosferze, że tak powiem, jakiejś deszczowej czy zimnej, chłodnej zajęcia WF-u. Budową sali zajmie się spółka JL z Piątnicy. Umowę na realizację tego zadania podpisali wójt gminy Giedrzwałt Jan Kasprowicz i prezes spółki Jarosław Lewiarz. Na plac budowy wchodzimy w przeciągu 2 tygodni. Budowę zaczynamy standardowo od prac ziemnych, przygotowania terenu budowy i sukcesywnie konstrukcja. Przez do końca roku konstrukcję będziemy wykonywać. Sala ma być gotowa do sierpnia przyszłego roku. Jak zauważył wójt Jan Kasprowicz, to będzie najnowocześniejszy taki obiekt w okolicy. Nie tylko uczniowie czy przedszkolaki zespołu szkolno-przedszkolnego, ale również do wszystkich mieszkańców. Tak jak wzorem innych naszych sal, hali sportowej w Giedrzwałdzie czy w Biesalu, jest udostępniana dla wszystkich mieszkańców. Koszt budowy sali to ponad 3 miliony złotych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv